Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA San Andreas. Zapraszam na kolejny odcinek z tej gry. Jedziemy na pakernię, przypakować CJ-a troszeczkę. Tak, myślałem, że można by troszeczkę mu tą masę mięśniową zwiększyć, chociaż i tak już jest ogromny. Wbijamy. Nie wiem, czy ta masa mięśniowa jest już maksymalna, czy nie. Tak naprawdę to jest moje drugie podejście do nagrania tego odcinka. Ale po jakimś czasie, dlatego że nie. No właśnie, jak nagrywałem pierwszy raz ten odcinek, no to nabiłem już pełną muskulaturę, dlatego nie wiem. I też niektóre misje sobie zrobiłem, ale po prostu wywaliło mnie z gry na jednej misji u Old G-Locka. Dlatego jak sobie teraz przypakuję i zrobię jedną inną misję albo coś innego porobię, to zapiszę sobie grę i dopiero pojadę do Old G-Locka, bo prawdopodobnie tam mnie wywali z gry. I nie wiem, czy ja coś będę musiał zrobić, żeby tę misję chyba przejść albo coś. Po prostu kończy się cutscenka i nagle program przestał działać. No niestety, takie są starsze gry, jakoś trzeba z tym dealać. Zobaczymy, jak teraz będzie. Teraz powinienem wbić na full muskulaturę. Troszeczkę jeszcze pobiegam i CJ się powinien totalnie zmęczyć i już mieć na dzisiaj dosyć. Dlatego tak zróbmy. Dawaj CJ-o. Uwaga. Już. No, jednak wyczerpałem limit na dzisiaj, ale muskulaturę udało się powiększyć do maksimum. Świetnie. W takim razie idziemy sobie stąd. No i jedziemy, tak, mam dzisiaj taki plan, aby ogólnie się przebrać. Tylko że tutaj są ciuchy, fajnie, że tu są ciuchy. Tylko że nie ma tutaj fajnej czapeczki, no są tylko takie szmatki na głowę. Nie podoba mi się to. Dlatego jedziemy sobie do innego sklepu i zobaczmy, czy na mapie już jakieś inne sklepy pojawiły się. Już są inne sklepy z ciuchami. Tutaj coś mamy. No to jedziemy, tu trzeba jechać prosto. Wziąłem sobie ten rowerek, to jest jeden z trzech rodzajów rowerków, jakie chyba możemy mieć w GTA. Jeden to jest BMX, drugi to jest taki chyba rower miejski jak ten. Nie, moment. Pierwszy to jest BMX, drugi to jest ten i jeszcze jest trzeci chyba taki offroadowy rowerek. No i dobrze, tu mamy coś, mam nadzieję, że to będzie inny sklep niż tamten. Suburban. No to jest coś innego, więc tu powinny być inne ciuchy. Zależy mi na tym, aby zmienić spodnie. No te spodnie są straszne. Tam w tamtym sklepie nie było nic ciekawego. Tułów, to nie. Boże, jak to się wychodzi, okej. Okay. Nogi. Szare shorty. O, teraz to wygląda. Tylko że jakby miał czarne. Dobrze, weźmy sobie to. Szukałem też w odcinku, którego nie widzieliście, szukałem też dealerów narkotykowych, aby od nich podkraść kasę. I doszedłem do wniosku, że jeśli... czerwone, zielone, szare, zielone, czerwone... Jeansy, no tu nie ma nic ciekawego. Doszedłem do wniosku, że jeśli jakiegoś takiego spotkam po drodze, robię jakieś tam misje czy coś, od razu go kropnę i zabiorę mu kasiorę. No bo tak szukać ich to też jak... No nie wiem, tak jakoś mi to nie pasuje. To znaczy nie pasuje, no po prostu trzeba ich długo szukać, no i tyle. Niebieska czapka, zobaczmy to. Okej, okay. Może być. Tylko tak, może w inną stronę troszeczkę. Pamiętam te czasy, lata 90, jak właśnie takie układanie czapek było fajne. Przechylona, to było na bok, a to? Oh yeah! Tylko, żeby nie mieli czerwonej, jakąś inną. No jest jeszcze niebieska, no. Dobra, a to jest przechylona, a jeszcze jest chyba tak do przodu przechylona, czy jakoś tak, nie, bok przechylona, no to nie ma inaczej, tak tylko można zrobić sobie chyba. A to, podniesiona? O Jezus Maria, musimy to wziąć, bierzemy to. Elegancko, CJ. A zajebistą czapkę, no to mi się podoba. Ekstra, dobra, dalej już nie patrzymy, CJ ma to, co trzeba było mu założyć. Elegancko. Ktoś tam pierdział. Dobra. Także mamy ubranko. Teraz przydał się by kupić jakieś... Nie, moment. Patrzę, czy tutaj nie ma gdzieś w okolicy jakichś tych... Ten jak podbiega do laski. Hej. What the fuck? Jaki koleś? Czy tu są... Jacyś dealerzy. Dobra, mam dosyć już rowerka. Wezmę sobie ten samochód. O, to jest akurat samochód gangu. No jak mi przykro. Proszę wysiąść, bo ja go potrzebuję teraz. To głupi. O, jeszcze oberwał. Dobra. Tutaj tak popatrzę tylko, czy są gdzieś dealerzy. Właściwie to kieruję się w kierunku domu i od razu później pojadę do Old G-Locka, jak tylko zapiszę grę. No i tutaj jak się kończy taka scenka,
mnie wywala. Na szczęście zapisałem sobie grę, mam pełną muskulaturę, fajną czapkę z daszkiem, nowe spodenki, więc to sobie zapisałem. A teraz posłuchajmy, co tu nie ma do powiedzenia. Olgi Loki, jego szef. Jeff Loke, he got promoted. So? So? He's out back cleaning the fryer. Tak, dostał awans i teraz czyści frytkownicę. To był jego szef. Ty, jaki bałagan w ogóle. Hey, what up, Loke? CJ, what's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust. So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get a deal for nothing. Motherfuckers always want to keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He covering my style for real. Heavy? Man, he 5'3". But that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done blackballed me, man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm whack. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on the tail, a sad clown. All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Kill him? Well, I ain't mean, Dana. He gonna be attending some award ceremony. And that's the only time he leaves dog side. CJ. No i wywala. Okej, wystarczyło odpalić grę w 30 FPS-ach i znowu czas. No i udało się teraz bez problemu. Limiter klatek wyłączymy. Okej. I już jest normalnie, można grać. Dobra, jedziemy na tą akcję. No rzeczywiście, niektórych misji nie będzie można zrobić z wyłączonym limiterem klatek, ale no cóż, no trzeba będzie z tym dealać. Ja na pewno nie będę chciał grać w 30 FPS-ach. Zresztą mam wrażenie, że to nie jest 30 FPS-ów, tylko 25, bo to się tak jakby tnie, nie wiem jak to... Znaczy, pewnie, bo to chodzi o to, że oko by się po prostu po jakimś czasie przyzwyczaiło do tego widoku, tej płynności gry. No bo tak jest, takie mamy oczy, no. Przyzwyczajają się, tak jak nie widać tego, że grasz cały czas w 30 FPS-ach, tylko po prostu jakby się przesiadł z 30 na 60, to od razu widzisz, nie, że jest różnica. Okej. O, osiema. Puszkę wrzuć, żeby zmusić kierowcę do wyjścia. Już? Okej, super. Okej, tego tutaj przygwoździmy troszeczkę, już nie stanie. Wsiądzie tu czy nie? No dobra, bierzemy to auto. Policja będzie mnie gonić czy nie? A gdzie tam? Przejechałem właśnie gościa i... A, trzeba go naprawić, dobra. Przejechałem właśnie gościa i zabrałem jemu samochód. A policja... No cóż, zabiję pewnie gangstera, tak sobie myślę. Więc okej, w sumie, przysłużyłeś się społeczeństwu. Dobrze. Czy ja mam odpowiednią ilość kasy, żeby go naprawić? Nie wiem, chyba trzeba mieć 500 dolarów, tak? A, tym razem za darmo, spoko. Dobra, nie możemy go uszkodzić. To jest jakby nasza misja. No i jedziemy sobie na pomoc. Nie wiem, tam było coś napisane. A dobra, nieważne co to napisane. A, jeszcze jedno, mam pytanie do was. Piszcie mi w komentarzach na odpowiedź na to pytanie, bo chcecie, żebym odtwarzał te kascenki, czy chcecie, żebym je pomijał? Bo ja mogę je pomijać, spoko, nie ma sprawy. No. Niektórzy pisali, że chcą, abym je pomijał, ale z drugiej strony one są fajne, no ja bym chciał je oglądać i poznać dobrze tą fabułę, bo tak zawsze to olewałem tą sprawę fabularną i skupiałem się tylko na rozwalaniu i tak dalej, strzelaniu, nie? Dobra. A okazuje się, że te dialogi i w ogóle to wszystko jest fajnie tutaj zrobione. No i dobra. Jesteśmy sobie, jeszcze czekamy na jakąś gwiazdę. Zobaczymy, co to będzie. Będziemy jechać w konwoju. Dobra, lecimy. Chcę podziękować mojej mamie, moim fanom i mojemu dealerowi. Pff, spoko. Dobra, nie możemy ich uderzyć. Trzeba jechać fajnie, równo, ładnie.
Całe szczęście, że trzymają dość duży odstęp, bo nie gram na padzie, nie dam rady utrzymać takiej równej, pięknej prędkości. No i dobra, ja zabieram tego gościa chyba. Okej? Okay. Ile bodyguardów i oczywiście na wierzchu spluwy mają, nieźle. Ty, CJ, jaki malutki w tym samochodzie. A dziwne, co nie? Bo dopiero co pakowałem. Jest, bierzemy gościa z laseczką. Hey man, take me back to Dog's Mansion. Not today, asshole. Today, we taking the scenic route via the bottom of the ocean. Dobra, a ci nas gonią teraz. Trzeba ich jakoś zgubić. Policja! Zabierzcie ich ode mnie. Idziemy się wykąpać. Boś brudny jak cholera. Yeah! Załatwione. No i super. Jest i BMX! Czeka już na nas. Old G-Lock pomyślał o nas. Yeah! Dobra, przydałoby się teraz zapisać grę, bo nie wiem. Tak, ktoś mi dał dobrego tipa. Lucek, zapisuj grę po każdej zrobionej misji, bo nigdy nie znasz dnia i godziny. Kiedy wywali ci grę? No ale okej, to była dosyć łatwa misja, więc w razie czego będę mógł ją powtórzyć. A najlepiej to by było kupić gdzieś tutaj sobie chatę. Tutaj jest chata obok, a ona pewnie kosztuje tyle, ile mi nie stać. No więc też dealerów tutaj w okolicy nigdzie nie widzę, tych zakapturzonych albo tych ubranych tak jak ja, albo CJ. Nie widać, no nie ma ich tu nigdzie w okolicy, nie wiem gdzie są, gdzieś ukryci, coś. Ale tu jest chata, no, 10 tysięcy to naprawdę nie jest dużo, no CJ spokojnie by ogarnął tyle kasiory. Ale dobra, no spróbujmy, no może uda się jakimś cudem zrobić tę misję, rozpocząć ją jakoś i tak dalej. Dobra, wbijamy, no kasy dużo nie dostałem, bo to lokal jest biedny, ale w końcu będę dostawał tą kasę, no. Dobra, zaczynamy. Hey, fuck you, man! And I don't care what you heard. I ain't nobody's ass technician, bitch. Hey, hey, what's up, Lo? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl. If I'm going back to a cell, I want to have a big party first. This may be my last chance to get hurt. Okay, so what's the plan? Well, I'm gonna slide back over to Grove Street and get those sounds bombastic, fantastic. All right. So what you want me to do? I want you to get ready for the party and get some girls, man. Okay. Get some real fly girls, yeah. You know what I'm saying? The ones in the bikinis and shit in the videos. I told you, brother, I'm the chronicle of our struggles, the voice of the families, like Moses, only keeping it real. You said it. You know what I'm Boże. Saying? Och, nie wywaliło mnie. Woo! Super. To co, jedziemy teraz. Zobacz sobie nowe ciuchy, zepnij do fryzjera. Fajny mi prezent do Mojiloka pomiędzy 20 a 6. No to w sumie tak jakby teraz. Jedziemy, zobaczyć co tam. A i przy okazji będę na Grusy i to może zapisać sobie grę. Fajnie by było. Tutaj mamy misję u policjantów. W sumie ten samochód, który miał, jest cały dosyć fajny. Z tego co pamiętam, chyba ma jakieś fajne opcje tuningowe. Warto by było to sprawdzić, kiedy już będę bogaty. No bo jak na razie tej kasy nie mam. Po drodze sprawdzimy, czy nie kręci się tu jakiś dealer. No bo hej, oni się kręcą wszędzie. To są, mówię, albo zakapturzone takie postaci, ktoś mi ładnie zdjęcie wysłał na Facebooku czy na maila, chyba na maila. Wysłał mi właśnie zdjęcie, bardzo dziękuję za to zdjęcie. To są albo tacy właśnie na tych, na koszulkach, na ramionczkach, albo takie zakapturzone postaci. Na biało ubrane albo na czarno, nie wiem, ale zakapturzonych jest tutaj naprawdę niewiele i to są dealerzy, więc łatwo ich poznać. Dziwne, że policja takich nie łapie od razu, skoro jest ich tak mało, to powinni wszystkich wyłapać. No ale oni pewnie też u nich kupują coś tam. Jakiś jazz.
Tutaj tak się tylko rozglądam, ale no ciężko ich znaleźć, naprawdę ciężko. Dobra, tu mamy moją chatę DJ-ową, wjeżdżamy, zostawiamy brykę, jaki w ogóle obdarty garaż. Komórka! Hey CJ, bro, what up G? Hey Lo. This party is jumping. We got a gang of crazy ass bitches in the house. You coming over, homie? Yeah. I don't know, man. I had some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. Whoa. My mic's broken. Okay. I'm gonna come over right now then. Dobra, chyba będzie trzeba załatwić jakiś mikrofon. Najpierw zapiszemy grę, bo nigdy nie wiadomo. Myk. Dobra, zapisane. Super. No i teraz zobaczymy, co tam OG Lock. Dawaj, CJ. Patrzę, że tutaj nie ma. Na Grusli to oni się chyba nie kręcą. Nie wiem. No, cholera, jeszcze raz muszę się przespać. Jezus. Albo nie, tu mamy misję u Ridera. Zobaczmy, co on od nas chce. O! Okradanie wujka samo. Ej, Ron! Ron! Yeah, CJ. Hey CJ, tell me why I didn't finish high school. Cause you've been dealing drugs, man, since the age of 10. No, that ain't it. Cause you had put hands on that teacher for wearing baller colors. No, that ain't it either. It's cause I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh shit. A genius. Genius. oh yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps? Huh? A man with a lot of guns. Shit, I give up. The army, my nigga. The army. Let's go. Yeah. Yeah. Go hit get the that way. Out my face. Go man. Hit the like, way. Don't fuck oh, with that, come man. On, man. Come on. Blaster. Blast. Dobra, jedziemy. Wsiadamy do furgonetki i jedziemy do bazy wojskowej. I to będzie prawdopodobnie misja, gdzie trzeba... Wpadła mi laska pod koła, oj przepraszam. To będzie misja, kiedy będziemy musieli ją okraść, tą bazę wojskową. I zabrać wszystkie sprzęty z niej. A konkretnie jakieś tam skrzynie, nie skrzynie, coś takiego. Już nie pamiętam, jak to dokładnie wyglądało. Ja się rozglądam za tymi cholernymi dealerami. Tutaj musimy zjechać sobie na most. No i przejechać na drugą stronę, bo ta baza wojskowa jest na takiej jakby wysepce, coś w ten desek. Nie wiem, czy dealerzy grasują też normalnie w dzień, czy tylko w nocy atakują. Nie mam pojęcia. To jest ogólnie tak, GTA. Nie wiem, czy to akurat w tym, ale w Vice City było tak, że jak się odwróciłeś tak szybko, to pojawiła się inna grupa samochodów przed tobą. Ale tutaj chyba tak nie ma. Jo, prawie policjanta dotknął. Wow, shit, mało brakowało. Dobra, wbijamy. Man, this shit look real serious. Are we up for this? It's National Guard, fool. Weekend soldiers. Ain't no match for Grove Street OG. Niedzielni żołnierze, ta jasne. Dobra, wbijamy. Zajebisty akcent ma ten rider. Hey, stop where you are! You ain't yourself? Nice job, CJ. Thought that was a suicide mission for sure. On teraz mówi, że myślałem, że to jest misja samobójcza. A przed chwilą mówi, że to niedzielni żołnierze i w ogóle. Cały rider. Ten co tam robi? What the fuck? Dobra, mamy to. Szkoda, że nie wziąłem sobie kamizelki. Dobra. Teraz tak, jak to się robiło? A, już wiem. Okej. Okay. Okay, homie, let's load this shit up. Ładuj! Ekstra! Mamy tutaj ile? 5 skrzynek jeszcze, czyli na zewnątrz też jakieś będą. Ekstra! Nie trzeba się z tym specjalnie starać, chociaż tam jest jakaś amunicja czy coś. Z tego co pamiętam, chyba później będziemy rzucać tymi skrzynkami, albo tym czymś.
tymi pudłami później z samochodu. Znaczy będzie to robił Ryder, ale no jakby ja jako gracz będę za to odpowiadał. O. Dobra, biegam tam. Muszę uważać też, żeby Ryder nie zginął. On ma tam odpowiednią ilość zdrowia teraz, więc muszę uważać na niego. W razie czego mu pomóc. Jezu, jak ten wózek się strasznie dymi. A ja aż nie widzę, co mam podnosić. Cholera. Coś nie tak z tą skrzynią. Moment. Podnoś to, CJ. Dobra, udało się. I taki troszeczkę za szybki ten wózek widłowy. Dobra. Pomożemy trochę Ryderowi. Dobra. Jeszcze jakiś. Oj, przepraszam. Ryder jak strzela. W ogóle nie wzruszony, tak stoi sobie. Zaćpana morda. Dobra, podniósł. Krzywo trochę, ale co tam. Dawaj, CJ. No i mamy to. Strasznie dymu robi ten wózek przez wyłączenie tego limitu klatek. No jak się to wyłączy, to po prostu tak... Te pojazdy ogólnie w GTA się dziwnie zachowują. Wow, jak ładnie wjechałem. No dobra, mamy to załatwione. CJ, get up front, drive us out of here. What? Jak dziwnie strzela ten CJ czasami. No i dobra, i uciekamy. Z bazy wojskowej z fantami. No i teraz właśnie chyba będzie zaraz taka akcja, że będzie Ryder rzucał tymi skrzyniami z samochodu prawdopodobnie. Okej, dobra, caps lock jest... Jak trąbnę, to wyrzucam skrzynię, tak? Wow, blokada drogowa, no super! Dobra, spróbuję tutaj. Wybuchło? Nie, ktoś musi chyba na to najechać, żeby wybuchło. Nie, my ogólnie jesteśmy za ciężcy, więc... Dlatego się wyrzuca te skrzynie. A coś tam wybuchło, ktoś na to chyba najechał. Wow, jednak wybucha, spoko. Ale co? Tamten jeszcze nie wybuchł ten samochód? Dziwne to było. Okej. Okay. Yeah. Man, that shit was shit. You say you down for the homies, but all you do is complain. This shit was shit. No i dobra. Załatwione. Tu mamy trochę broni. Powinna się pojawić jakaś nowa, no kurczę, tyle broni teraz przywieźliśmy, dlaczego CJ nie może jej brać, nie wiem, znowu go wyciućkali, czy jak? Ten CJ się po prostu za bardzo daje. O, a kogo my tu mamy? Ładne felgi, ziomy. Proszę oddać się go lowridera. Na raziko. Dobra, tak tylko patrzę. Na pewno wy, jak teraz oglądacie ten materiał, to... Widzicie gdzieś tych cholernych dealerów, a ja ich jakoś dostrzec nie mogę, no. Do tej laski ja się nie chcę z nią nawet spotykać, ona żadnych korzyści mi większych nie przyniesie. Jak patrzę, bo tutaj taki koleś szedł, podejrzany. Masz coś? Nawet nie ma co wysiadać od takiej kasy. No dobra, tu nic nie... O, a co tu tutaj? Nie, to zwykła jakaś faja tam siedzi, damy spokój. Dobra, teraz sprawdzimy, czy można zmieścić tu dwa samochody. Yeah! Pisaliście mi też dużo o tym, że można wkraść się tu jakoś na dachy i zabrać broń. Na dachu domu Sweeta jest broń, tylko trzeba ją... Trzeba tam wejść. Parkour? Nie, moment. Ach, przeskakuję, kurczę, na drugą stronę. Tu wiem, że gdzieś jest wejście, jakoś się tu wchodziło. Te dachy są takie trochę niesymetryczne, coś. I tam można skoczyć i tam w tym miejscu jest broń. Wiem o tym, ja trochę tej broni jeszcze mam, ale taka można sobie zabrać. On jest troszeczkę chyba bardziej celny, czy coś. Tu w którymś miejscu wiem, że się właziło na górę, no. DJ. O, dobra, super.
No ten dach jest taki dziwny, tak w tym miejscu jest taki trochę niższy. I to jest właśnie GTA San Andreas, patrzcie, tu można się wspinać po takich dachach, robić super parkoura, nie to co w czwórce albo w piątce. Tam tak już nie można robić. No dobra, zapisujemy grę. Tam widzę kolesia znowu takiego dziwnego, ale... Ale, no... To nie jest dealer, więc olejmy go. A teraz zapiszmy sobie grę. I aha, i tak w sumie teraz będę mógł wpaść od razu do Oldziloka na imprezę. Okej, okay. Zapisuję praktycznie cały czas. O, znowu jest ten koleś. Patrzę, czy tutaj nie ma żadnego dealera, bo oni czasami się też tutaj na Gru Street kręcą, ale okej, okay, nie ma. Ty. Thought the motherfucking mic was broke. Hey, what's up, homie? What's up, Rod? See all the homies in the back, man, away from this whack music. Man, I'm furious. I'm the man in the place. Punch you in the face. A gun in my waist. It's slow, baby. Okay. Damn, man, this lyrics is horrible. That dude work, man. Hell yeah. What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? So you back on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Stall him out, man. Hey, relax, man. Hey, a baller's posse is about to run up. They're headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. Scroll Street. Dobra, balasi się zbliżają. Ale shit, gdzie jest... I'll go round up some homies. Gdzie jest gruby, ej? Get the cars, block the road. The rest of y'all get heated. Dobra, słodycz jest, rider jest. Ale tego grubasa nie ma. Dobra, robimy blokadę drogową. Hell yeah. Dobra, jadą. Będzie trzeba bronić Grove Street. Dobra, trzeba uklęknąć, żeby lepiej strzelać. To jest tak, jak to książkę tak nauczył. Dawaj, dawaj! No czemu on nie chce ginąć, no? Dostał parę w łeb i już. Tutaj mamy jeszcze. Dobra, dawajcie ammo. Nie zabijecie mnie, jestem nieśmiertelny. Wow! Mamy coś, jakąś wyrzutnię rakiet albo coś? Dobra, trzeba się trochę schować, bo oni tu mocno biją trochę. Gangster for life, bitches! Okej. Jak ze snajpy. Wszyscy tacy sami. Jakiego ajma mam, jak sobie przypomnę, jak trudno było przejść tę misję, kiedyś jak byłem mały. Ej, no czemu wszyscy na mnie? Da fuck. Dajcie mi jakieś zdrowie albo coś. Tyły, 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 zaraz zginę. Jakieś zdrowie by się przydało. Cholera. Tutaj jeszcze jeden został. Dobra, może z daleka tam radę. Udało się. Ale gdzie tu? Tu musi być jakieś zdrowie ukryte albo coś. Dobra, jeszcze tutaj. Ach, cholera! Dawaj, CJ! O, tyły! Dawaj, przeładowanie szybko. Czemu wszyscy mnie atakują do cholery? No f... Nie wszystkich da się tak zabić łatwo. Ale zdrowia mam teraz dużo więcej. No ukryłem się fajnie. Jednak ukrywanie... Chowanie się za przeszkodami daje bardzo dużo. A poza tym wszyscy atakują tylko mnie. Man, I ain't never seen the ballers roll that deep before. Yeah, they heard Carl Johnson was running with his brother again. Yeah, for sure. Come on, let's get back to the party. Shit, man, once Lowe got off the mic, then the party got started.
No i co, będzie kasa? Szacunek. No dobra. Dopiero jak pojedziemy chyba do San Fierro, to będziemy zarabiać jakąś kasę. Na obecną chwilę to tylko szacunek, 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 a CJ nawet nie ma jak kupić nowych portków i taka jest sytuacja. Cały czas zapisuję tą grę z uporem maniaka, bo dostałem już nauczkę i musiałem przechodzić kilka misji od nowa, no. Taka sytuacja jest. No nic, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku, mam nadzieję, że podobał wam się nowy styl i CJ-a. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem, pa pa. Aha, bo ta jest dłuższa, a ta jest krótsza. Nie wiem, jaką dać. Dłuższa jest tańsza. Dajmy dłuższą. Jaka cebula. Dobra, trudno.